Cześć. W dzisiejszym odcinku zagramy w grę od firmy Ubisoft Reflection Grow Home. To gra zręcznościowa o tematyce wspinaczkowej, gdyż naszym głównym zadaniem jest wspinanie się po wszelkiego rodzaju skałach, głazach, w poszukiwaniu roślin, minerałów do naszej planety niezamieszkałej. Dobrze. Nasz producent wcześniej wydał gry takie jak The Crew oraz Driver. Zapewne starsi gracze pamiętają też chyba kilka odsłon gry Destruction Derby. No ale to zaczynamy grę w Grow Home. New game. Confirm. Potwierdzamy. Jakieś śmieszne intro. Całą grę wykonano w pełnym trójwymiarze. Ta grafika, no, jest tak, nie oszukujmy się, 20 lat wstecz. No, ale nawet dzisiejsi gracze Minecrafta kochają te kwadraty. Autorzy postawili na prosty, ale zarazem atrakcyjny styl wizualny i ciekawe wzorowanie praw fizyki. Pominiemy to intro. Zaczynamy. Oto nasz główny bohater, robocik o imieniu Bat, którego zadaniem jest właśnie przemierzanie galaktyki w poszukiwaniu nowych gatunków roślin. Po to, żeby je potem zabrać na swoją planetę i zwiększyć ilość tlenu w jej atmosferze. Kierujemy WASD plus spacja to skok. Podchodzimy do pierwszego napotkanego kryształu. Grab with mouse button. Prawy przycisk myszy to wyciągamy kryształ i już w naszym panelu pojawia się 1% zebranych kryształów. Naszym celem to głównie to wspinaczka. Żeby się dobrze wspiąć, lewy przycisk myszy odpowiada za lewą łapkę, prawy za prawą i wciskamy. Raz lewa, raz prawa i kursorami wskazujemy kierunek naszej wspinaczki. Dobrze, pierwsza półka zaliczona. O, następny kryształ. Bierzemy i kolejny na końcu. No i wspinaczki ciąg dalszy. No. I jesteśmy. Krótkie intro na otaczający nas świat. Całe lokacje zostały zaprojektowane tak, żeby były wymuszone ciągłe wspinaczki. Kwiatek. Bierzemy kwiatka. No, wyrwaliśmy kwiatka. Tu mamy go w plecaczku. Kolejne kwiatki. O, możemy też skały, niektóre mniejsze kamienie wyrywać. Tutaj kwiatka chyba, a jednak wyrwaliśmy. Jeszcze jeden kwiatek. O, ale odrastają. O, tak jak mówiłem, ciekawe są tutaj prawa fizyki, natury. Idziemy dalej. Nasz Bat jest w stanie złapać się prawie każdego wystającego z elementu przedmiotu, otoczenia. Autorzy zalecają z tego powodu grę na padach. Gdyż, no wiadomo, pad więcej ma przycisków i łatwiej kontrolować to wszystko. Dobrze, mamy. Podczas zabawy też musimy pamiętać o rozwój naszej Star Plant i gromadzenie nasion tej rośliny. Pod koniec nasze pnącza naszej rośliny będą sięgały od gruntu kilka kilometrów nad naszymi głowami.
przez co będziemy mogli się wspinać na nieosiągane dotąd wyspy, które wiszą nad głową. Widzicie, na skałkach jakieś kryształki, trzeba się wspiąć i owieczki. Zaraz ją jedną dosiądziemy. Dynia. O, mamy owieczkę, złapaliśmy ją. No to złapiemy drugą ręką i wskoczymy na owieczkę. Nie da się. Możemy ją zaciągnąć gdziekolwiek chcemy, no. Nawet na kaktusa. Ale to bez sensu. Puszczamy, podchodzimy do naszego jakby teleportu i rozkładamy. O, rozłożyliśmy, w ten sposób uruchamiamy, aktywujemy nasze centrum teleportów. Nie będę całej dalej opowiadał. Musicie sami zagrać i poznać, zobaczyć, czy warto, czy nie warto. Ja stwierdziłem, że warto, dość ciekawe. To tyle, na razie.